24 kwietnia 2007 roku, kiedy w tym dniu miasto Mexico City miało zalegalizować aborcję na życzenie, na oczach kilku tysięcy wiernych w okolicach łona Matki Bożej okazał się ogromny blask świetlisty. Matka Boża chciała chyba wszystkim przypomnieć, że każde życie, nawet to najmniejsze, może te, które nie widać jeszcze, jest już życiem Bożym i powinno się go szanować. Acheiropoietos jest to typ obrazu nieręką ludzką namalowany. Odbicie całunu turyńskiego, chusty w Manopello, chusty grobowej Jezusa Chrystusa, chusta świętej Weroniki przechowywana w Oviedo, no i oczywiście obraz Matki Bożej z Guadalupe. Maryi, która ukazała się świętemu Juanowi Diego 12 grudnia 1531 roku. To najbardziej chyba tajemniczy obraz świata. Powstał w ciągu jednego grudniowego dnia. Powstał na materiale bardzo nietrwałym, a mianowicie na tilmie, a tilma to była wierzchnia szata indiańska wykonana z włókien agawy, a agawa to przecież roślina. Powstał w sposób cudowny. Wiele tajemnic do dnia dzisiejszego on kryje i wielu badaczy, naukowców próbuje wyjaśnić tajemnicę powstania tego właśnie wizerunku. Dzisiejszy obraz Matki Bożej z Guadalupe, jaki możemy obserwować w Meksyku, ma wymiary 105 cm szerokości, 195 długości. Maryja na wizerunku od stóp do głowy mierzy 143 cm. Historia objawień Matki Bożej z Guadalupe rozpoczyna się dokładnie 9 grudnia 1531 roku. Wtedy to Juan Diego mógł mieć wówczas 55 lat, około 7 lat wcześniej przyjął chrzest z rąk konkwistadorów, ewangelizatorów franciszkańskich, udawał się na poranne modlitwy. Była sobota, jak pisze w księdze, powiedzielibyśmy, azteckiej Ewangelii Nican Mopohua, udawał się wczesnym rankiem 9 grudnia na modlitwy. Wówczas w drodze ukazała mu się Matka Najświętsza, która przekazała, aby w tym miejscu na wzgórzach Tepeyac, okolice Mexico City, wybudować mały drewniany domek, kościółek. Udał się Juan Diego do biskupa, oczywiście po różnych przeprawach, z różnymi trudnościami, bo nie chcieli go od razu wpuścić. Udał się i przedstawił biskupowi Zumaradze treść orędzia, jakie Matka Boża zostawiała, a więc wybudowanie tego domku. Biskup oczywiście... No, trudno się też dziwić. Nie chciał w pierwszym momencie uwierzyć młodemu neoficie w treść objawienia. W związku z tym Juan Diego, kiedy wracał od biskupa, znowu spotkał Matkę Bożą. Matka Boża, która zapytała się go o efekt rozmów właśnie z biskupem, Juan Diego stwierdził, że biskup nie dał wiary jego słowom i poprosił o jakiś znak. Maryja obiecała, że da Juanowi konkretny znak, dzięki któremu biskup i wszyscy uwierzą, że jego objawienie jest prawdziwe. I rzeczywiście poprosiła go, aby jeszcze raz poszedł do biskupa z tą samą prośbą. Oczywiście Juan zaczął się wymawiać, że może on jest zbyt prostym człowiekiem, może kogoś bardziej znakomitszego Maryja, Matka Boża by poprosiła, wtedy by prędzej uwierzył. Maryja zapewnia Juana, że jego osoba jest osobą właściwą. Nastał niedzielny poranek, 10 grudnia 1531 roku. Tradycyjnie Juan poszedł do biskupa, kolejny raz przekonywał i starał się przekonać biskupa o tym, że to objawienie Matki Bożej jest autentyczne i ta prośba Matki Bożej jest aktualna. Biskup dalej nie dał wiary, ponieważ nie otrzymał żadnego znaku. Kiedy wychodził Juan Diego od biskupa po znak do Matki Bożej, biskup w swojej takiej, nazwijmy to też przebiegłości, wysłał dwóch wysłanników celem zobaczenia, czy rzeczywiście Juan Diego ma te objawienia, czy tylko to jest wymysł jego wyobraźni.
A tak się poskładało, że gdzieś tam po drodze, na tych wzgórzach Tepeyac, ci wysłannicy pogubili się. Wrócili do biskupa, twierdząc, że no Juan Diego i gdzieś im się schował i uciekł. Tymczasem Juan spotkał znowu na wzgórzach Matkę Bożą. Matka Boża, pytając się go o treść, o rezultat rozmów, z przykrością Juan Diego stwierdza, że no niestety dalej te jego słowa pozostały na niczym. Dalej biskup prosi o znak, który Matka Boża miałaby przekazać przez jego ręce i orędownictwo. Maryja zapewnia Juana, że taki znak się dokona w jego życiu. Kiedy nastał poniedziałek, 11 grudnia 1531 roku, Juan Diego nie idzie, bowiem jego wuj Bernardino zachorował. Cały dzień spędził na opiece nad chorym wujem. Kiedy następnego dnia, a było to już 12 grudnia 1531 roku, Juan Diego szedł wczesnym rankiem po księdza, bo wuj jego poprosił, żeby udzielić mu sakramentów, pomyślał również Juan, że nie będzie szedł tą drogą co zawsze, wybierze inną drogę, aby ominąć to miejsce spotkań z Matką Bożą. Jednak i wybierając tą drugą drogę, Maryja wyszła mu na spotkanie. Zapytała go, dlaczego nie spełnia jego polecenia, jej misji. Juan Diego stwierdził, że ma wuja chorego i idzie po księdza. Jak się potem okazało, w tym samym momencie jego wuj został uzdrowiony, kiedy Matka Boża zapewniła go, że wszystko dobrze będzie z jego wujkiem. Natomiast jemu samemu kazała udać się nieco wyżej, na wzgórze Tepeyac, i zebrać kwiaty. Kwiaty, które tam rosły. Proszę zauważyć, był to grudzień, zbocze skaliste. Takie kwiaty tam nie występowały. Kiedy Juan Diego poszedł, zobaczył ogromną liczbę kwiatów, wśród nich róże kastylijskie. Oczywiście klimat tamtejszy, klimat meksykański, wówczas roślinność nie dopuszczała, czy nie było róż kastylijskich. Ja tylko dodam tutaj, że róże kastylijskie, Kastylia, to kraj świętego Dominika. On stamtąd się wywodzi, ojca różańca świętego. Kiedy Juan Diego pościnał, pozbierał te kwiaty, zaniósł je do Matki Bożej. Matka Boża sama pobrała, poukładała te kwiaty w tilmie i poleciła zanieść to wszystko biskupowi. Kiedy Juan Diego chciał dostać się do biskupa, strażnicy najpierw chcieli sprawdzić, co on tam ukrywa w swojej tilmie, chcieli mu wyjrzeć, jednak udało mu się, nie otwierając tej tilmy, wejść do biskupa. Kiedy otworzył tilmę Juan Diego, ukazała się postać Matki Bożej, którą dzisiaj możemy obserwować, którą dzisiaj podziwiamy i która dzisiaj tak wielu fascynuje i zadziwia. Matka Boża na wizerunku ukazana jest jako człowiek. To bardzo ważne. Aztekowie, Indianie zawsze swoje bóstwo widzieli ze zakrytą twarzą, nie widzieli jej dokładnej postaci. Tutaj Maryja wychodzi przed słońce, pokazuje w ten sposób, że jest bliżej człowieka. Stoi na księżycu, czyli jest jak gdyby wyższa od księżyca, wychodzi do człowieka, odziana jest w niebieski płaszcz. Ten płaszcz symbolizujący całą sferę niebieską. Poza tym na tym płaszczu ukryte są konstelacje gwiazd, 49 gwiazd. Jak stwierdzono naukowcy po zbadaniu tych gwiazd, okazało się, że układ planet na płaszczu Maryi odzwierciedla datę objawień, czyli 12 grudnia 1531 roku, nawet wskazując dokładną godzinę 10:40. Co ciekawe, układ gwiazd na płaszczu Maryi postrzegany jest nie z ziemi, ale właśnie jak gdyby od słońca. Matka Boża na tym wizerunku ma nieco jak gdyby ugięte kolano. Jest to symbol przygotowania, gotowości do jakiegoś działania, do jakiejś próby, do pomocy i człowiekowi. Poza tym, kiedy przyjrzymy się obrazowi, zauważymy bardzo wiele kwiatów, bardzo wiele pączków kwiatowych. Dla Azteków to wielki wyraz i przesłanie różnych treści, chociażby kwiat życia, który umieszczony jest na łonie Matki Najświętszej. Bo Maryja na wizerunku Matki Bożej z Guadalupe nosi pod swoim sercem Jezusa Chrystusa. Kiedy zbadano dokładnie obraz, jeżeli chodzi o zawarte treści, zwrócono uwagę na oczy Maryi, na źrenice. Dokładnie w 1929 roku zawodowy fotograf
Don Alfonso González, powiększył kilkukrotnie święty wizerunek. W oczach Maryi okazało się, że widać ludzką twarz. W ciągu 20 kolejnych następnych lat wielu i okulistów, i optyków badało to niezwykłe zjawisko. Trzeba wspomnieć, że źrenice Matki Bożej mają 6 mm. I kiedy w 1956 roku prowadzono jak gdyby badanie źrenic Matki Bożej za pomocą oftalmoskopu, czyli wziewnika do oka, okazało się, że jest więcej postaci. Doliczono się 12 postaci, a co więcej, obraz źrenica w oku Matki Bożej zachowywała się tak jak źrenica żywej istoty. W roku 1979 powiększono źrenicę Matki Bożej aż 2,5 tysiąca razy. Okazało się, że postaci, które wcześniej się ukazały, to postać Juana Diego, Indianina, doszerzono bardzo wiele szczegółów, chociażby nawet kolczyk w jego uchu. Doszerzono paski rzemyków jego sandałów. Jak do tego doszło? Nauka na dzień dzisiejszy nie jest w stanie odpowiedzieć. Matka Boża z Guadalupe bardzo wiele przekazuje współczesnemu człowiekowi. Chociażby zwróćmy uwagę na niektóre z tych elementów. Wybór wizjonera. Indianin, neofita po 7 latach. Człowiek, powiedzielibyśmy, prosty, bez jakiejś wyższej klasy społecznej, pokorny. Nawet na początku wymawiał się od tego posłania, jednak Maryja jego wybrała. Chce w ten sposób pokazać, że kocha wszystkich ludzi. Niezależnie od stanu, statutu, od klasy, od pochodzenia, ale każdy człowiek jest dla niej bardzo ważny. W swoim orędziu Matka Boża przypomina również elementarne prawdy wiary chrześcijańskiej. Istotę wiary w Boga, który jest Panem nieba i ziemi. Istotę życia każdego człowieka, które dzięki niemu może istnieć. I chce pokazać w ten sposób, że Bóg jest bliski każdemu człowiekowi. A ona, Maryja, jest pośredniczą wszelkich łask, które my kierujemy do Boga. Przedstawiając się Juanowi Diego, Maryja pragnie również przypomnieć dogmaty maryjne, chociażby Boże Macierzyństwo. Co prawda był już to jako dogmat ogłoszony w Efezie w 431 roku, jak również dogmat o Bożym Dziewictwie na Synodzie Laterańskim w 649 roku. Kolejnym przesłaniem, jakie Matka Boża kieruje do każdego człowieka, dzisiejszego człowieka, to przesłanie budowy domku ku jej czci. Dlaczego? Dlatego, że obiecała, że każdemu, kto będzie się z ufnością do niej zwracał, właśnie w tym miejscu otrzyma wiele łask, i tych duchowych, ale i tych fizycznych. Matka Boża w swoim przesłaniu również zachęca każdego z nas do modlitwy, szczególnie tej modlitwy różańcowej, chociażby róże kastylickie, które, no mówię, były typowym kwiatem dla świętego Dominika, który był ojcem różańca świętego. Maryja jako Matka Duchowa pragnie każdego z nas zawierzyć jako swoje dziecko. Pragnie, aby każdy z nas do niej się uciekał w rozmaitych próbach, potrzebach i w ten sposób pogłębiał swoją wiarę. Niezwykłość obrazu Matki Bożej z Guadalupe potwierdzają rozmaite cuda, znaki. Pierwszym takim cudem zasadniczym i tego niezaprzeczalnym to fakt trwania. Tilma, włókna agawy, ta żywotność takiej tkaniny to jest około 20-30 lat. Potem się rozsypuje. Obraz Matki Bożej utkany na dwóch kawałkach tilmy, zszytych cienką nicią bawełnianą, po prawie 500 latach trwa nadal. To już jest znak cudowności. Kolejnym takim znakiem niezwykłości to, tak jak czytamy w różnych kronikach, w historii, w ciągu 7 lat od momentu objawień nawróciło się 8 milionów Indian. Może mało kto wie, ale właśnie
Matka Boża z Guadalupe była obecna również w modlitwie pod Lepanto we Włoszech w 1571 roku, kiedy armia turecka zagrażała chrześcijańskiej Europie. Innym razem, w 1791 roku, kiedy prowadzono prace konserwatorskie przy obrazie, przez przypadek rozlano na obraz żrący kwas. Okazało się, że kwas nie uszkodził tego obrazu, pozostawił dwie małe plamki. Kiedy 14 listopada 1921 roku w Meksyku trwały krwawe prześladowania i ktoś właśnie w tym dniu w bukiecie kwiatów ustawionym pod obrazem ukrył bombę. Ta bomba eksplodowała. Okazało się, że potężne, mosiężne krzyże siła wybuchu powyginała w okolicy kilkudziesięciu metrów, powypadały szyby z okien, a obraz Matki Bożej, jak potem stwierdzono, nie posiadał żadnego, nawet najmniejszego zarysowania, choć był przysłonięty tylko zwykłą szybą. 24 kwietnia 2007 roku, kiedy w tym dniu miasto właśnie Mexico City miało zalegalizować aborcję na życzenie, na oczach kilku tysięcy wiernych w okolicach łona Matki Bożej okazał się ogromny blask świetlisty. Matka Boża chciała chyba wszystkim przypomnieć, że każde życie, nawet to najmniejsze, może te, które nie widać jeszcze, jest już życiem Bożym i powinno się go szanować. Matkę Bożą z Guadalupe z Polską łączy bardzo wiele, chociażby fakt tej samej wiary, chociażby głębokiej pobożności maryjnej Polaków, jak i Meksykanów, umiłowanie wolności, bolesne doświadczenia, ucisku, wyzysku, czasem nawet krwawych prześladowań. To, co było, co miało miejsce chociażby w Meksyku w latach XX wieku. Ale to nie wszystko. Matka Boża z Guadalupe wzięła w opiekę nasz kraj, a stało się to za przyczyną byłego żołnierza Armii Krajowej Jerzego Skorynę, który właśnie 3 maja 1959 roku na jego prośbę i z jego inicjatywy zawierzono cały nasz kraj Matce Bożej Guadalupe. Jego też staraniem było to, aby w Meksyku powstała polska parafia ku czci Matki Bożej Częstochowskiej. I tak się stało rzeczywiście. W 1960 roku rozpoczęto budowę sanktuarium Kościoła Maryjnego poświęconej Pani Jasnogórskiej. Ale nie będąc jej dłużnym, Polska również ma swój taki kościół tytularny Matki Bożej z Guadalupe. Znajduje się on w Laskach koło Warszawy. Mieliśmy ten zaszczyt jako parafia świętej Jadwigi Królowej w Rzeszowie gościć kopię cudownego obrazu Matki Bożej z Guadalupe z racji peregrynacji po radach rycerzy Kolumba. Przez cały tydzień od 11 do 18 lutego 2012 roku obraz Matki Bożej znajdował się w naszej świątyni. Wówczas, jak policzyliśmy tak mniej więcej, około 30 tysięcy wiernych modliło się przed obrazem Madonny z Guadalupe. Księga jubileuszowa, księga pamiątkowa wystawiona z tej racji zmieściła około 1000 różnych podziękowań, próśb, przebłagań. Kiedy modliliśmy się tymi prośbami, okazało się, że bardzo wiele z tych próśb dotyczy potomstwa, nowego potomstwa, młode małżeństwa, które miały problem z poczęciem nowego życia, nowego dziecka, prosiły Matkę Bożą z Guadalupe, która jest patronką nowego życia, o pomoc właśnie w przyjściu na świat dziecka.